I witajcie, jestem Hebit, a w kolejnym odcinku z naszej serii z Dead Space'a jedyneczki. O kurde, co to było? I nie wszedłem tam do tego pokoju. Znaczy... W sensie, czytałem zapis. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Okay. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. O pierone. Co ty mu robisz? Tego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Okej. Spytacie się dlaczego? A to dlatego, że tamten właśnie stworek, jak widzieliście, zamienił tego gościa w jednego z tych potworków. Z tym możecie... Wiecie co, ja może bym przyciszył jednak trochę tę grę. Jednak trochę tak... No tak nie o dużo, ale... Ale żeby było. Rig kapitana, okej. Codes received and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. Co się stało? Co się stało? No. Się pozabijali. Mogę tędy przejść, dobra. Nie muszę tamtędy. Okej. Aha, to jesteśmy tutaj. Ja muszę iść tam. Okej. To jest jakaś generalnie wytrzymalsza wersja, widzę. Kurde. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Okay. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Nie wiem, czy zostawanie tutaj jest najmądrzejszym pomysłem, ale jak tam wolisz, przyjacielu, chyba mamy coś tam do sprzedania, nie? Czy nie? Nie. Ja nawet nie mogę lepszego kombinezonu. Dobra. Czekajcie, nie, bo ja mam ten. Ten go dodał do... Do sejfu. Energia plazmowa. Z
straże linowe. No szkoda mi tego... tego sprzedawać. Do amunicji jednak. Zapiszmy. I chyba znowu kończy się po prostu rozdział. Tak mi się wydaje. Dobrze idę? Dobrze idę. Gdzie te ciała są? Okej, jednak to, co myślałem, że się stanie, się nie stało. Rozdział drugi, intensywna terapia. Ukończono. Właśnie zapomniałem sprawdzić, ile to jest rozdziałów. Tak poproszę. Rozdział trzeci, korekta kursu. Pokład inżynierski. Nie powiem, żeby mi się to podobało. You've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. Okej, szefie, okej. Nie mam pojęcia, czemu mam cię słuchać, ale... ale w sumie chyba innego wyboru nie mam. Dzień dobry. Magazyn. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have big... Zaraz dokończysz to, co chcesz nam powiedzieć. We're hemorrhaging fuel and the primary engine is laboring. Danvers and I are gonna try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. Tam mamy warsztat. Nie ufam ci po prostu. Okej, tu mamy chyba jakiś schemat. Co to jest schemat? Paliwo mnie tacze. Mamy warsztat. To mnie cieszy. Będę mógł skorzystać z czego? Z tych węzłów mocy. Tak, przejdźmy. Będzie przejdziemy tak. Może tak, tak. No, coś się pomyśli. Dwanaście.
Patrzcie. Czyli amunicja będzie troszeczkę szybciej schodziła. Dobra, nie mogę ciebie wziąć. Tutaj? O, nie lubię takich korytarzy. Nie w Dead Space'ie. Co jest po tej stronie? Zło. Zło jest po tej stronie. Ale kredytów mam sporo. Co? Wszystko zawalone przez amunicję. Ty. I ten schemat. No jak dają nam go, to już go bierzmy. Za darmo w sumie. Okej. To nie mam co szukać na razie chyba. Pokaż mi mapkę. Dobra, na razie tu chyba nie idę. Tu jest sterownia. Nie chcę wiedzieć, co to tak robi. Chodź tu. No. What now? Okej. Wygląda to ciekawie. A to co był za dźwięk? Lecicie mi na przywitanie? Na swój sposób to słodkie. Na pewno musiałem cię postrzelić. Nie to, że ci nie ufam. Ale nie ufam jak cholera. Dobra, to przejdziemy tędy. Jeśli dobrze myślę, powinienem dojść w to samo miejsce, dobrze myślę.
Shut it, Danvers. Shut it. Engineering log. Temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours. I just can't understand who would do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. Instead, they were coming. We never should have let them live. Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. Okay. Staza mi się nie przyda. Nie korzystam tak stazy, żeby mówić, że potrzebuję tego. Korekta kursu. Rozpruwacz. Wiecie co, ja bym wyrzucił jedno, to jednak... Chociaż nie, to bym wyrzucił. Tego nie potrzebuję. Okej. Okay. Isaac. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? False alarm. Thought I saw something. Okay. Dzieci powinny już spać. No dobra, nie przesadzajmy. Kurde gnoje, będą mnie straszyć. Nie wolno mnie straszyć. What the hell was that? Co tu się świeci? Pieniądze. Węzeł mocy, którego prawie nie pozyskałem, a byłem tutaj. A byłem tutaj. Tam pieniędzmi. Hajs prawie straciłem. To znaczy węzeł mocy. Lecą mi na przywitanie. Nie? Nie lecą? Wydawało mi się, że lecą. Bo ja już mam takie... Takie o mamy. No nie wierzę. Tego gnoja trzeba wykańczyć jak najszybciej. Przestań się telepać. Dobra. Oddajmy te... Te właśnie... Paliwodomiotacze i rozpruwacz. Rozpruwacz to jest... Zdalna piła przemysłowa. Okej. Okay. Wiesz co? Kupiłbym sobie dwa węzły mocy. Mam tyle kasy.
Żeby mi nie zabraknie. Zapisałbym grę. Bo czemu nie? O, skończyły się miejsca. Więc idziemy od początku. Tak. Teraz możesz pozbierać to, co tutaj nie pozbierałeś. Tak, mój kawał gnoja. Czekajcie, bo ja w sumie nie sprawdziłem, czy coś tam dalej jest. To jest skrzyneczka. Ile ma miejsca? No, jeszcze jeden slot. 3 węzły mocy. Okej, to lecimy dalej. Bo tutaj, tak? Tak, okej. Odpalić silniki. Weźmy go. A nóż się przyda. Chociaż to by się bardziej przydało. Wiesz co? Wywal to. Weź to. Tej amunicji tak mamy w pizdu. Zaraz sobie zużyjemy te. Kurde, ile to jest tej amunicji? Do tego pistoletu linowego chyba, tak? Czy jak on się to nazywał? Piła plazmowa, dobra. Obrażenia. To jest przeładowanie. Szybkość strzału. Idź może w pojemność. Okej. Okay. Tak, żeby od razu mieć obrażenia na maksa. Później będziemy rozwijać to dalej. Na razie idźmy w sam pistolet. Znaczy sam w tę piłę plazmową. 14 pocisków. Aha, dobra, to pamiętam. Okay. Who's next? Okay. Już spokój. Decontamination sequence complete. Thank you for your patience.
patience. Ja byłem jak cholera cierpliwy. W życiu tak cierpliwy nie byłem. No cóż, idziemy dalej. Dzień dobry. Stałem Jolkę. To mam iść, a co tam jest? Kurde, kusi, za bardzo kusi. O właśnie. Co to jest? Węzeł mocy pozyskano. Aha, dobra, pamiętam to. To tutaj będzie, nie tam. Albo tutaj. Nie wiem, gdzie tego wsadzić. Wiesz co, wywal to. A, to jest pociski pulsacyjne do karabinu. A, to chyba tlen się przyda, więc... Więc no, średni zasobnik tlenu. Exiting zero gravity. Okej. Entering zero gravity. Aha, to jest paliwo do miotacza. Gdzie? Tak szczerze mam iść. On jest. Centrifuge power offline. Please attach generator modules manually, then return to the station. Centrifuge power offline. Please attach generator modules manually, then return to the station. Czyli co mam zrobić tak dokładnie? Aha, chyba wiem co. Okej, to jest jeden. I ta ściana tej... tych żyłek, czy co to jest? Mi się bardzo nie podoba.
To chciałem zrobić. Okej. Padł. Amunicja wyzbierana. Centrifuge activated. Reestablishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entering vacuum. Aha. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Okay, a gdzie mam iść? Okej. Tutaj? Tak. Spokojnie, uda mi się. O właśnie. Wiecie co, ja bym może najpierw zrobił takie coś, że wyrzuciłbym ten mały zasobnik tego. I jednak podniósł tę amunicję. Bądź co bądź, z niej korzystam częściej niż z zasobników tlena. Tlenu. Tlena. Sam jesteś tlen. Tlena. O fuck. Tak. O, zrobiła się przezroczysta i zniknęła. To była ta macka, o której mówiłem. Myślałem, że ona będzie wcześniej. Dlatego tak no... się nie spodziewałem. No ja tam muszę iść. Będziesz mi tu pyskował, młody człowieku. Dobra. Tak, i teraz mamy cel. Can you hear me? It's Kendra. They attacked me. I ran for it and Hammond just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the root and found the colony. Też... Even before they classified the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Czyli tam teraz, okej. Sobie zapiszę.
tak? Okej, i możemy lecieć dalej. Tutaj mówisz, tak? Aż się boję, co tu będzie na mnie czekać. Warning. Entering zero gravity. O, zero gravity. Na dół, tak? No, w sumie ma to sens. Wyżej po prostu. Gdzie? Aha, tam. Okej. Udało się jakoś to przejść. Ale to jest głośno, ja pierdzielę. Średni zestaw medyczny bardziej się przyda. Znaczy schemat w sensie, żeby później móc go kupić. O, fuck. Ciężko mi jest powiedzieć, co to jest. Co to jest? Winda. Dobra. Ale Izak nie chce po niej chodzić zbyt szybko. Co to jest? To jakieś po prostu. This is Temple. Screw the engine. I can't restart it by myself. And with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. Okej, zobaczmy jeszcze po tamtej stronie. No nie jest to bezpiecznie, to prawda. No ale co zrobisz? O, węzeł mocy. Jakbym przegapił węzeł mocy, to bym się... Dobra, muszę się odsunąć, bo... Okej. Ile mamy w ogóle kasy? No, tyle, że łomamo. Że nie ma co narzekać. Jakaś dziwna forma życia się tutaj utworzyła. Nie wygląda to zachęcająco. A to mały ten medyczny. Okej, tutaj, ale tu jeszcze coś jest. Okej.
Można powiedzieć klasyczne jump scenki. Jump scary. Okej, tam trzeba iść. Okej. To trzeba zużyć węzeł mocy i wiecie co? Poświęcę ten jeden. Pięć tysięcy kredytów. Ostrzelasz pływacza. Dobra, dużo amunicji, ale no 5000. Z połowa. Okej. Okej. Zabity. Dobra, mamy zapis. Dobra, i ja tutaj też zakończę ten odcinek. W następnym pójdziemy dalej. Więc jeśli film się spodobał, zostawcie jak po górę, chcecie co zapytać, to będziecie mi poprawić. Piszcie komentarze. Jeżeli kanał się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.